Chodź ze mną. W egzotyczne miejsce. Tutaj turkusowe wody morza są krystalicznie czyste i lśniące. Zapraszają na niezapomniane orzeźwiające nurkowanie. Niebo jest nieskończenie niebieskie, a ziemia jest gościnna. Jesteś zdumiony, oglądając obrazy z najpopularniejszego miejsca w Grecji. Witamy na Karaibach Morza Śródziemnego. Chalkidiki, półwysep Kassandra. Podoba Ci się wideo? Kliknij polub i zarejestruj się, aby odkryć wyjątkowe krajobrazy i miejsca. Jedną z najpiękniejszych nadmorskich osad na półwyspie Chalcydyckim jest Afitos. Leży 73 km na południe od Saloniki i ma prawie 1300 stałych mieszkańców. Było zamieszkane od czasów prehistorycznych, podczas gdy starożytne Afitis było ważnym miastem Paliniego, jak wówczas nazywano Kassandra, i wspominają o nim starożytni pisarze, tacy jak Herodot, Arystoteles, Pauzaniasz i inni. Stroma skała po stronie morza pomogła chronić cytadelę przed atakami, a świątynia Zeusa Ammona i sanktuarium Dionizosa świadczą o sławie i dobrobycie tego obszaru. Zacznij wędrować po tej pięknej, tradycyjnej wiosce. Trudno będzie Ci zdecydować, który zakątek najbardziej zachwyca i która ramka stanie się Twoim ulubionym miejscem do robienia zdjęć. Typowe stare kamienne domy przenoszą Cię w inną epokę. Alejki, romanse, kwiaty i zadbane podwórka. Nieograniczony widok na Zatoki Toroni. Kościół Agios Dimitrios znajduje się na głównym placu i jest klejnotem wioski. Zbudowany w 1859 roku, ma specjalną architekturę i stare ikony. Mieszkańcy gminy nie ustawali w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i podkreślają Afitos poprzez swoją kulturę i historię opartą na szacunku, estetyce i przyzwoitym rozwoju turystycznym. Odkryj stylowe sklepy rzemieślnicze z ręcznie robioną ceramiką i artykułami sztuki ludowej, sklepy z pamiątkami, tradycyjne piekarnie, które wspaniale pachną, tradycyjne kawiarnie i nowoczesne kawiarnie, zadbane restauracje z pysznymi przepisami tradycyjnej kuchni i kilkoma nowoczesnymi sugestiami. W okolicznych hotelach i pensjonatach będziesz cieszyć się lokalną gościnnością, spoglądając na grecki błękit nieba Macedonii i morze na Półwyspie Chalcydyckim. Podążaj ścieżką prowadzącą do morza i przeżyj to niezapomniane wrażenie pływania w egzotycznych wodach Afitos. Część plaży jest zorganizowana i oferuje wszystkie nowoczesne udogodnienia, sporty wodne, ale można również znaleźć dziewicze części wybrzeża, na których można niemal samotnie doświadczyć magii lata. Każde nurkowanie w tropikalnych wodach Półwyspu Chalcydyckiego będzie niezapomniane. Jesteś na greckich Karaibach.
Tutaj piękno, które Cię otacza, może zaoferować jedynie odmłodzenie, spokój i dobre samopoczucie, jednocześnie cicho usuwając wszelkie potencjalne problemy lub smutek minionej zimy. W pobliżu wycieczki 4 km na północ od Afitos leżą obozy Skoura. Stamtąd zaczyna się stroma ścieżka, która prowadzi na plażę o niezrównanym pięknie. Neafokea jest blisko, piękna wioska, którą musisz odwiedzić. Piętnaście kilometrów od Afitos, na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Chalcydeckiego, znajduje się słynny kurort Sani w miejscowości o tej samej nazwie. Kosmopolityczna atmosfera, kolory i egzotyczna uczta. Wreszcie, zaledwie 3 km na południe od Afitos leży Kalitea, tętniąca życiem i imponująca osada na Półwyspie Chalcydeckim. Niezapomniane letnie wakacje z jakością Grecji. Nigdzie indziej dobre jedzenie, piękno przyrody, krystalicznie czyste wody, gościnni, uśmiechnięci mieszkańcy, silne emocje i tak wiele niezapomnianych wspomnień spotkały się w nieodpartym, egzotycznym, niedrogim pakiecie wakacyjnym. Jakie jest Twoje ulubione miejsce w Grecji? Napisz komentarz. Udostępnij ten film znajomym. Wyprodukowany przez Anastasios Grecos dla kanału Ranismos Travel Guru. Dzięki za subskrybuj więcej filmów, wyjątkowe krajobrazy i egzotyczne plaże.